Teraz spróbujemy Państwu pokazać, jak wypełnić wykaz pracowników, którym przekazaliście Państwo pomoc otrzymaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za każdy miesiąc. Ten wykaz musicie Państwo dołączyć i przygotować, aby prawidłowo rozliczyć dofinansowanie, które otrzymaliście Państwo z artykułu 15g ustawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pełną informację na temat tego, co musicie Państwo dołączyć do rozliczenia, jak to rozliczenie zrobić, znajdziecie Państwo na portalu pszpraca.gov.pl. Link do tej zakładki, jak zwykle, znajdziecie Państwo pod filmem. A ten formularz rozliczenia, o którym mówiliśmy, czyli, wykaz pracowników, który jest niezbędny, żeby prawidłowo wypełnić formularz i który trzeba dołączyć do formularza rozliczenia, znajdziecie Państwo właśnie na tej stronie w zakładce załączniki. Będzie to tak zwany kalkulator pełne lub też niepełne miesiące, w zależności od tego, czy Państwo złożyliście wniosek na pełen miesiąc, liczony powiedzmy od 1 do 30, czy też 31 dnia danego miesiąca, czy też na niepełne miesiące, gdybyście Państwo wnioskowali o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników za jakieś łamane, niepełne okresy, albo powiedzmy za okresy zaczynające się w trakcie, nie na początku miesiąca, tylko w trakcie miesiąca. Ale kliknijmy w ten kalkulator pełne miesiące. Pod spodem macie Państwo instrukcję do tych kalkulatorów, jak i tutaj na tej stronie instrukcję wypełnienia samego formularza rozliczeniowego przez portal praca.gov.pl, pszpraca.gov.pl. Kliknijmy w kalkulator. Kalkulator, podobnie jak ten, który wypełniacie Państwo do wniosku, jest do pobrania. Jest do pobrania w Excelu i tylko w takiej formule go wypełniamy. Oczywiście musimy włączyć możliwość edytowania. Jak przeczytacie Państwo instrukcję, zaczynamy od tej części dane. On ma tutaj cztery zakładki: środki faktycznie wydatkowane, informacje o faktycznie wypłaconych wynagrodzeniach i dofinansowaniach w ramach przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy i część dane. Najważniejsza jest ta część dane. Od tej części należy rozpocząć wypełnianie tego kalkulatora, aby wszystko potem przebiegało dobrze. Najpierw musimy wybrać datę, kiedy złożyliście Państwo wniosek. Załóżmy, wybierzmy sobie tutaj jakąś datę lipcową, załóżmy 4 lipca. No i teraz formułę, według której Państwo rozliczacie ten wniosek. Mamy tutaj trzy możliwości. Złożono wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń i składek. Rozliczenie dotyczy wynagrodzeń i składek. Posłużymy się tą możliwością, ale może być tak, że złożyliście Państwo wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń i składek, natomiast w trakcie zorientowaliście się Państwo, że możecie Państwo rozliczyć jedynie wynagrodzenia bez składek, ponieważ dostaliście z ZUS-u decyzję o zaniechaniu poboru części składek albo całości składek. I w tym wypadku nasze dofinansowanie do składek ZUS nie będzie się Państwu należało i trzeba by było zastosować tą formułę. Mogło być też tak, że od razu Państwo złożyli wniosek tylko o dofinansowanie wynagrodzeń, no i rozliczacie Państwo tylko te wynagrodzenia. Ja zaznaczę tą pierwszą opcję, ponieważ będziemy się posługiwali w dalszej części danymi z kalkulatora przygotowywanego do złożenia wniosku, gdzie elementem tego wniosku jest również dofinansowanie do składek ZUS. Ważna rzecz, musicie Państwo wypełnić obowiązującą pracodawcę stawkę ubezpieczenia wypadkowego. Ja w kalkulatorze, który przygotowywałem wcześniej, wpisałem 1,67. Taka ważna uwaga, proszę wpisywać to koniecznie z przecinkiem, ponieważ z kropką kalkulator ma problem. Datę, od której wnioskowano wypłatę świadczeń. Mamy kalkulator pełne miesiące, w związku z tym załóżmy, że macie Państwo ten wniosek złożony 4 lipca, ale złożyliście wniosek, aby dofinansowywać wynagrodzenia już od 1 lipca. Liczbę miesięcy możemy wybrać 1, 2, 3 i wybierzemy 3, bo tak mam w pierwotnym kalkulatorze, ponieważ
Chcę Państwu pokazać, jak rozliczyć przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na obniżonym wymiarze czasu pracy, ale i przestoju ekonomicznym. Wpiszemy tutaj też wartości, czyli nominalny czas pracy w dniach lub w godzinach w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu, po to, żeby pokazać Państwu, jak w tym kalkulatorze wypełnić też rozliczenie związane z przestojem ekonomicznym. Dla uproszczenia przyjmijmy, że w każdym z tych miesięcy nominalny czas pracy wyniósł 168 godzin. Będzie to takie nasze ułatwienie. Kolejną rzeczą, którą trzeba będzie zrobić to trzeba będzie wpisać łączną wartość dofinansowania, którą Państwo od nas dostaliście. To teraz wróćmy do tego kalkulatora, który przygotowywałem, żeby złożyć wniosek. Tutaj macie Państwo część obroty, ale wejdźmy w część obniżony wymiar czasu pracy. Jeżeli wypełnialiśmy ten kalkulator, to on nam pokazał, że możemy wnioskować o kwotę 15 742 złote 92 grosze dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Ja to skopiuję, zakładając, że taką właśnie wartość dofinansowania Państwo otrzymaliście. Wprowadzam daną tutaj, ale widzę, że się tak nie da, czyli musimy sobie tę wartość wpisać. To 15 742 złote 92 grosze. Załóżmy, że tyle Państwo rzeczywiście dostali dofinansowania z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy. A z tytułu przestoju ekonomicznego, patrzymy sobie w kolejną zakładkę, 11 498 złotych 19 groszy. Jeszcze raz spójrzmy, 19 19 groszy. I mamy na razie wypełnioną część dane. Jest bardzo ważne, na razie wygląda, że całe dofinansowanie macie Państwo do zwrotu, dlatego, bo nie wypełniliśmy jeszcze zakładek obniżony wymiar czasu pracy i przestój ekonomiczny. Czyli przechodzimy do zakładki obniżony wymiar czasu pracy. Tutaj dobrze sobie ustawić tak widok, żeby mieć przynajmniej kolumny od B do M dobrze widoczne. Ja ustawię go na 50%. Może trochę będzie za mało. Powiększymy, zrobimy 60. Będzie trochę lepiej widać. Ja proponuję, żeby było szybciej. Wchodzimy do tego kalkulatora pierwotnego, który był podstawą, żebyście Państwo złożyli wniosek. Zaznaczamy dane pracowników z tego pierwotnego wniosku, włącznie z łączną wartością dofinansowania. Kopiujemy i wklejamy te dane w tych wierszach. Tam mieliśmy trzech pracowników, czyli w trzech wierszach w kolumnach od B do M. Podobnie od razu zróbmy z przestojem ekonomicznym. Będziemy mieli te dane źródłowe już wpisane. Tu też mieliśmy pracownika DEF. Kopiujemy dane do tego miejsca i wklejamy do naszego kalkulatora również w zakładce przestój ekonomiczny informacje o dofinansowaniach w pierwotnym wniosku dla tych trzech pracowników
Tu powinno nam się wszystko zgadzać. Jak Państwo widzicie, na razie cały czas mamy pełną kwotę do zwrotu, czyli 15 742,92 i 11 498,19. Możemy sobie spojrzeć jeszcze tutaj. Zobaczcie Państwo, że tu uzupełniły się nam te wartości o te dane, które już wprowadziliśmy do zakładki obniżony wymiar czasu pracy i przestój ekonomiczny. I na początku popatrzmy na takie bardzo proste sytuacje. W zakładce obniżony wymiar czasu pracy, jak i przestój ekonomiczny, musimy następnie po kolei wypisać informacje o tym, jak ci nasi pracownicy pracowali albo ile zarobili w przypadku zakładki obniżony wymiar czasu pracy lub ile godzin pracowali w przypadku zakładki przestój ekonomiczny. I w takiej idealnej sytuacji wskazaliśmy w pierwotnym wniosku, że ten nasz pracownik będzie zarabiał 2080 zł, drugi 2800, trzeci 5000. Jeżeli rzeczywiście tak było, skopiujemy te dane i wartości tutaj do tego pierwszego miesiąca i tak samo było w drugim miesiącu, wpisujemy to w kolumnie S i w przypadku trzeciego miesiąca w kolumnie V, to jak wejdziemy już do zakładki dane, to możemy zobaczyć, że już nam się kwota do zwrotu wyzerowała przy obniżonym wymiarze czasu pracy. Dlaczego? Ponieważ wypłaciliśmy dokładnie takie wynagrodzenie, na jakie dostaliśmy dofinansowanie. Zróbmy to samo przy zakładce przestój ekonomiczny. Tyle tylko, że przy przestoju ekonomicznym nie wpisujemy wartości wypłaconego wynagrodzenia, które wpisaliśmy w pierwotny wniosek, tylko wpisujemy faktyczny czas przestoju w godzinach, za który przysługuje dofinansowanie. Dlaczego w godzinach? Tu macie Państwo w dniach albo godzinach. My przyjęliśmy, że ten nominalny czas pracy określiliśmy w godzinach. Jest to czasami wygodniejsze, a na pewno bardziej precyzyjne. Czyli musimy wpisać, ile ci pracownicy rzeczywiście byli w tym pierwszym miesiącu na przestoju ekonomicznym. Tu, ponieważ pisaliśmy, że przestój ekonomiczny w naszej firmie wynosił 168 godzin w każdym z tych miesięcy, automatycznie ta informacja przepisała nam się tutaj do kolejnej, przy kolejnych miesiącach, w tych ostatnich zakładkach. No i teraz, gdyby tak rzeczywiście było, to w przypadku pracownika pierwszego powinniśmy mieć 168 godzin. Pracownik drugi również był cały miesiąc na przestoju, czyli 168 godzin. Pracownik trzeci był cały miesiąc na przestoju, 168 godzin. I jeżeli tak się zdarzyło, mieliśmy 3 miesiące przestoju ekonomicznego i rzeczywiście ci pracownicy byli 3 miesiące na przestoju, to zobaczycie Państwo, że i kolejny miesiąc, że w zakładce dane wyjdzie nam wartość do zwrotu 0. Oczywiście w tej idealnej sytuacji moglibyśmy już to zakończyć, ale nie możemy, ponieważ musimy jeszcze określić, jakie rzeczywiście wpłynęło wynagrodzenie na konto naszych pracowników, ile rzeczywiście odprowadziliśmy w każdym z tych miesięcy składek, zaliczek na podatek od wynagrodzeń. W każdym z tych miesięcy musimy te wartości rzeczywiste wypełnić. Ja tego nie będę robił, ponieważ to tak jakby nie ma wpływu na nasze rozliczenie. Podobnie to wygląda przy przestoju ekonomicznym. Tu musimy wpisać rzeczywiste wartości wypłaconych wynagrodzeń i rzeczywiste wartości zaliczek na podatek od wynagrodzeń, ale tak jakby to nie ma wpływu na tą część dotyczącą dane. Tutaj jeszcze mamy taką zakładkę środki faktycznie wydatkowane
I tutaj macie Państwo wartości, które tak naprawdę trzeba przepisać już do formularza rozliczenia. Czyli ze zakładki środki faktycznie wydatkowane przepisujemy informacje do formularza rozliczeniowego na portalu praca.gov.pl. Teraz jeszcze krótka informacja dotycząca tego, co może wpłynąć na to, że te wartości będą inne. I teraz, jak Państwo popatrzycie na ten wykaz pracowników, w pierwotnym wykazie ja wskazałem, że tutaj mamy pracownika, który pracował na pół etatu. Jeżeli pracownik pracował na pół etatu, to akurat w jego wypadku ten nominalny czas pracy w dniach i w godzinach w danym miesiącu nie wyniósł 168, tylko połowę z tej wartości, czyli załóżmy 84. I tak będzie w każdym z miesięcy, ponieważ on pracował na pół etatu. Teraz jeżeli skorygujemy tą wartość na prawdziwą 84, to zobaczycie Państwo, że w zakładce dane nagle okaże się, że to Państwo ma Państwu dopłacić blisko 2000 zł. Ale wynika to tylko z tego, że korygując, jeżeli pracownik dla pracownika nominalny czas pracy w danym miesiącu wyniósł 84, to przecież faktycznie on na przestoju nie był 168 godzin jak każdy z pracowników, tylko dokładnie 84. Czyli korygujemy to w taki sam sposób. Jeżeli zrobimy taką korektę, znowu w zakładce dane wartości nam się wyzerują. Czyli to otrzymane dofinansowanie będzie uznane jako w pełni wykorzystane. Przy tym przestoju ekonomicznym, jeżeli już jesteśmy, no to warto zobaczyć jeszcze kilka takich przykładów, co się będzie działo. Może być taka sytuacja, że któryś z naszych pracowników, załóżmy w pierwszym miesiącu, nie miał faktycznego czasu przestoju 168 godzin, tylko na przykład był przez 2 dni na L4 takim typowym, czyli otrzymywał wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe przez 2 dni, czyli 16 godzin no ale znowuż, ponieważ 168 godzin to jest nominalny czas przestoju, ale 16 pracownik był na wynagrodzeniu chorobowym, tutaj od tej wartości musimy odjąć to 16, czyli zostawić 152 godziny. To ważne, aby o tym pamiętać. Patrzymy sobie w zakładki dane, pojawia się kwota do zwrotu. Dlaczego? Ponieważ ten kalkulator od razu przelicza, że te 16 godzin to na tych 16 godzin wynagrodzenia chorobowego pracownik zarabiał mniej. W związku z tym też mniejsze, w związku z tym powinna być, otrzymał mniejsze wynagrodzenie, czyli powinno być mniejsze nasze dofinansowanie, tak samo jak zmniejszy się nasze dofinansowanie do składek. Odpowiednio o 22 zł i 20 groszy i 16 zł 97 groszy. Załóżmy, że tu mamy jeden przykład. Załóżmy, że pracownik numer 3, pracownik F, w drugim miesiącu był pół miesiąca na zasiłku chorobowym, czyli dosyć poważniejsza sprawa, czyli tutaj musimy te pół miesiąca zasiłku chorobowego odliczyć. Załóżmy, że to była połowa jego nominalnego czasu pracy, czyli zostanie tu już 84. Czyli faktyczny czas przestoju wyniósł 84, ale ponieważ był to zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS, to nie ujmujemy go już tutaj, w tej kolumnie, tylko nasze dofinansowanie za ten miesiąc będzie oczywiście odpowiednio pomniejszone, ponieważ jako pracodawca nie ponieśliśmy kosztu wynagrodzenia pracownika na zasiłku chorobowym. I znowu, jak wejdziemy do zakładki dane, zobaczmy, że w związku z tym nasze dofinansowanie w trakcie przestoju ekonomicznego powinno być mniejsze o 805,71 zł
w stosunku do tego, które otrzymaliśmy. W porównaniu w stosunku do 11 498 zł 19 groszy. A teraz jak do podobnych sytuacji podchodzimy na przestoju ekonomicznym, na obniżonym, przepraszam, wymiarze czasu pracy? Tutaj pokazujemy wartości wynagrodzeń, a nie godziny. Nie mamy tutaj co prawda przykładu z pracownika z połową etatu, ale to byłoby to proste, po prostu będzie niższe wynagrodzenie wypłacone w danym miesiącu. Ale załóżmy, gdyby się okazało, że nasz pracownik numer 1 zamiast 2080 zł pełnego wynagrodzenia otrzymał 1800 zł, i do tego 200 zł wynagrodzenia chorobowego, to też z automatu spowoduje, że przy obniżonym wymiarze czasu pracy pojawi się kwota do zwrotu 65 zł 10 groszy. Podobnie jak w przypadku z tym przestojem ekonomicznym, ponieważ nie ponieśliśmy pełnego kosztu wynagrodzenia tego pracownika, tylko to wynagrodzenie było pomniejszone, w tym wypadku moim bardzo przykładowym, o 80 zł i siłą rzeczy zmniejszeniu również uległo należne dla nas dofinansowanie do składek ZUS. I kolejny przykład, załóżmy ten pracownik, który zarabiał 2800 zł, pracownik B w drugim miesiącu, pół miesiąca był na zasiłku chorobowym, czyli Państwo jako pracodawca wypłaciliście mu tylko 1400 zł, a nie 2800. To też spowoduje, że znowuż zwiększy się nam kwota do zwrotu, ponieważ należne dofinansowanie dla Państwa będzie niższe o wartość dofinansowania wynikającą z tej różnicy pomiędzy 2800 a 1400. Dla przykładu, wybierzmy jeszcze taką sytuację, że mieliśmy pracownika naszego C, który w trzecim miesiącu był przez tydzień na wynagrodzeniu chorobowym i z tego tytułu wypłaciliście mu Państwo 800 zł. Pozostała część wynagrodzenia powinna wynosić 4000, ale załóżmy też, że to nie było 4000, tylko był tydzień na wynagrodzeniu chorobowym, a 2 tygodnie na zasiłku, załóżmy opiekuńczym albo urlopie bezpłatnym. I Państwo mu wypłaciliście 2000 zł wynagrodzenia plus 800 zł wynagrodzenia chorobowego, a pozostałe to była sytuacja, kiedy nie wypłaciliście mu Państwo więcej, bo pozostała część wynagrodzenia nie była wypłacana, bo był na zasiłku opiekuńczym albo na urlopie bezpłatnym i te wartości tutaj się nie wliczają. I zobaczcie Państwo, że pojawia się Państwu w kolumnie dane, że z tego całego dofinansowania, łącznie z 27 241,11 zł, które od nas otrzymaliście w trzech transzach, do zwrotu macie Państwo wartość 2487,17 zł. Oczywiście te dane są zupełnie przykładowe, ale mam nadzieję, że pokazują Państwu, jak ten formularz wypełnić. Ważna rzecz, pamiętajcie Państwo, że do formularza rozliczeniowego wpisujecie Państwo dane z zakładki środki faktycznie wydatkowane po prawidłowym wypełnieniu tych pozostałych zakładek. I pamiętajcie Państwo również, że ten kalkulator, pełne lub też niepełne miesiące, musicie Państwo dołączyć do formularza rozliczenia.